bierzemy sobie naszą włóczkę, robimy tradycyjną pętelkę. To jest włóczka, na której się bardzo trudno pracuje. Ona jest bardzo włochata, że tak powiem. Nawijamy i standardowo narzucamy. Na pierwszą część to będzie przód swetra. Narzucamy 57 oczek, licząc to brzegowe. Ósme i tak narzucamy 57, licząc razem z tym, z tą pierwszą pętelką. Już mam moje 57 oczek. Odwróciłam sobie robótkę, bo tu nie robimy w okrążeniach, tylko odwracamy. Pierwsze oczko zawsze będziemy zdejmować, więc zdejmuję i przerabiam cały rząd zwyczajnie na prawo. No to niestety nie jest tak łatwo. To jest dosyć trudna włóczka, nie dla początkujących. I ostatnie oczko plus ta pętelka, która była na początku, przerabiamy dwa razy, tak żeby tą pętelkę ukryć. Odwracam robótkę ponownie i tak będziemy cały czas teraz odwracać. I zrobimy sobie tutaj, żeby nam się robótka nie wywijała, zrobimy rząd na lewo. Pierwszy zawsze ściągamy i robimy teraz cały rządek na lewo. Zakończyłam ten rząd na lewo. Teraz odwracam robótkę i znowu robię rząd na lewo. Jesteśmy z tyłu robótki i teraz normalnie z tyłu robótki zawsze będziemy robić rzędy na lewo, ale tym razem zrobię jeszcze jeden na prawo, żeby z tej strony był jeszcze jeden taki jakby wypukły rząd właśnie przeciwko temu zwijaniu. Czyli teraz robimy rząd na prawo. I teraz jesteśmy znowu na prawej stronie. I tu mamy właśnie takie, tu powinny być same prawe, ale mamy dwa rządki na lewo, tak żeby się nie wywijało. I teraz już wracamy, będziemy pracować normalnie. Czyli na prawej stronie prawe oczka, na lewej stronie oczka lewe. I tak na zmianę. Musicie zrobić w ten sposób 35 rzędów łącznie. I tak to wygląda. Tutaj na dole widzicie ten paseczek, który robiliśmy. I tutaj mamy nasze 35 rzędów, 56 oczek. Teraz te 56 oczek musimy podzielić na pół i włożyć markera. Ja już podzieliłam na połowę, włożyłam markera. 56 na pół to jest po 28 oczek z każdej strony. I teraz wyszło mi, że jestem na lewej stronie, więc zrobię jeszcze jeden rząd na lewo, ponieważ potem będziemy zmniejszać. Tam, gdzie mieliśmy marker, no ja już go mogę zdjąć, bo nie jest mi potrzebny. Miałam go oddzielić tylko do połowy. I teraz pierwszą połowę, na której teraz będziemy pracować na prawo i na lewo, mam na tych samych drutach, na których miałam wcześniej. A tą drugą połowę, tu był ten marker, przełożyłam sobie na inne druty i potem będziemy robić, nie będziemy robić tego razem, tylko pierwszą część osobno i drugą część osobno. Pierwszy tradycyjnie ściągamy i resztę robimy normalnie na prawo. I przerabiamy tak daleko, aż zostaną trzy oczka na lewym drucie. I na lewym drucie mamy teraz trzy oczka. I teraz jak to będzie wyglądać? Najnormalniej
świecie, tak jak mamy tutaj te dwa oczka, przerabiamy je tak jakby od lewej strony, nie wbijamy się tam, tylko wbijamy się tu i przerabiamy dwa razy. I potem jedno oczko na prawo. Teraz odwracamy robótkę i przerabiamy całość normalnie, bez żadnego zamykania na lewo. Rząd lewy zrobiony, rząd prawy prawie cały. Pokażę Wam jeszcze raz, jak zamykać, jak redukować jedno oczko. Zostają nam trzy na końcu. Wbijamy się z tej strony pod dwa oczka i przeciągamy normalnie, tak jakbyśmy przerabiali na prawo. I ostatnie na prawo. I teraz musimy takich rzędów po jednej stronie zrobić łącznie 17. I tu będzie redukcja o 9 oczek. Teraz mieliśmy 28, finalnie będzie, zostaje 19. Więc jeśli będziemy robić to przez 17 rzędów, to będzie co drugi rząd musimy zamknąć jedno oczko. To akurat tak wyszło, że co drugi rząd i zawsze na prawej stronie redukujemy, nigdy na lewej, lewą zawsze przerabiamy. Pokażę Wam, jak to teraz zamknąć. Jesteśmy na prawej stronie i wkuwamy się od tyłu, tak jakbyśmy zamykali oczka. Przerabiamy dwa na raz i przewracamy z powrotem na lewy drut. Jeszcze raz. Dwa ostatnie oczka. Wbijamy się. Przeciągamy. Robimy tak jakby prawe oczko. I wracamy z powrotem. Nie zaciągamy mocno tych oczek. One mogą być luźne, bardzo luźne nawet. I tak zamykamy do końca. Jestem już na końcu, mam ostatnie dwa oczka. Przeciągamy pod dwiema i wyciągamy troszeczkę więcej. Można sobie tutaj tak... Tutaj już sobie zaciągnęłam. Z tej strony mam już tą kolejną część na drutach. I tu będzie wszystko tak samo, to znaczy 17 rzędów, zawsze na prawej stronie będziemy zamykać jedno oczko. I po 17 rzędach zamykamy tak jak tutaj. Tylko jeszcze pokażę Wam, jak będziemy zamykać z tej strony, bo będziemy zamykać troszeczkę inaczej. Dołączam sobie tutaj łuczkę, nie musimy jej nigdzie zawiązywać. Robimy jedno prawe oczko. I teraz tak. Zanim będziemy przerabiać dwa razy, przekładamy, tak jakby odwracamy je w tą stronę. One wracają z powrotem na ten drut, tylko przekręcone, i wbijamy się od tyłu w ten sposób i robimy prawe oczko. I one są teraz skierowane na lewo. Teraz będzie ten skos. Będzie szedł w tą stronę. Dalej robimy wszystko na prawo, a potem rząd na lewo. I proszę bardzo, już przerabiamy na prawo. Na prawo sobie zaciągnę. I znowu ta sama sytuacja. Żeby zamknąć, musimy obrócić oczka, więc pierwsze, drugie, wracam je z powrotem na lewy drut i od tyłu przerabiam na prawo. I tak 17 rzędów, trzeba zredukować o 9 oczek, na końcu zostaje 19 oczek i zawsze zmniejszamy tylko na prawej stronie, tam gdzie robimy prawe oczka. Mamy już zrobioną przednią część. Tak jak widzicie, już wszystko zdjęłam z drutów.
Teraz będziemy robić tył. Tył będziemy robić dosłownie tak samo. Narzucamy 56 oczek i przerabiamy z lewej strony na lewo, z prawej na prawo. Na końcu pamiętajcie, że jak narzucicie oczka, pierwszy rząd to jest rząd lewy, potem drugi rząd jest prawy, potem prawy i lewy. Tak jak robiliście na początku, a potem już na gładko, z prawej na prawo, z lewej na lewo, tak żeby nam wyszedł taki sam paseczek z tamtej strony, żeby się nie zawijało. I tak będziecie przerabiać przez 52 rzędy. Po drugiej stronie nie będziemy robić żadnego wykroju. Po prostu będzie taki sobie kwadrat, prostokąt w całości. Więc zróbcie tył. Jak zrobimy tył, to przejdziemy do rękawów. Bierzemy ponownie te same druty, 8 mm. I na rękaw narzucamy 40 oczek plus to pierwsze oczko brzegowe. Tradycyjnie odwracamy robótkę na drugą stronę i cały pierwszy rząd przerabiamy na prawo. Pierwszy ściągamy. I na końcu mamy ostatnie oczko plus tą pierwszą pętelkę, którą narzucaliśmy i oba te oczka przerabiamy razem. I mamy pierwszy rząd. Odwracamy i robimy na lewo. Teraz wszystkie oczka na lewo, tak jak było wcześniej. I w ten sposób robimy cztery rzędy. Pierwsze, jesteśmy na prawej stronie. Pierwsze oczko zdejmujemy i dwa kolejne. Przerabiamy od tyłu, tak jak tutaj się wbijamy, tak jak robiliśmy przy dekolcie. Od tyłu i przerabiamy dwa oczka razem. I dalej do samego końca przerabiamy już normalnie przez kolejne cztery rzędy. Czyli wychodzi na to, że co cztery rzędy będziemy zamykać, pomniejszać o jedno oczko. Zawsze na prawej stronie. Tak będzie nam łatwiej i potrzebujemy takich rzędów łącznie 41 i skoro zmniejszamy o jedno oczko co 4 rzędy, no to wychodzi na to, że zmniejszymy całość o 10 oczek, czyli na robótce początkowej nabieraliśmy 40 oczek, a na końcu powinno nam zostać 30. Przeróbcie sobie to, pamiętajcie, że rząd i przód robione na prawo i tył robione na lewo, to są rzędy. Przód na prawo jeden rząd, przód na lewo drugi rząd. Więc tutaj zrobiliśmy już cztery. Teraz robimy piąty, więc mamy już pięć rzędów. I tak co cztery. I tak ten rękaw wygląda finalnie. Tutaj ewidentnie widać, jak się zwęża. Ja już tutaj ściągacz mam zrobiony, zaraz Wam pokażę, jak ten ściągacz będziemy robić. Chciałam tylko pokazać, jak wygląda całość i nadmienić, że 41 rzędów, które sobie zrobiłam, one się skończyły gdzieś mniej więcej w tym miejscu. I ten rękaw był jakby tej długości. To była długość poprawna, ja sobie go przymierzyłam, po prostu uznałam, że to była odpowiednia długość dla mnie. Ale uznałam, że chciałabym, żeby ten rękaw był troszeczkę bardziej luźny, więc dorobiłam sobie jeszcze 10 cm mniej więcej i to wyszło 53 rzędy, a nie 41. Jesteśmy na prawej stronie. Ja mam jeszcze tutaj wszystko na grubych drutach. Tutaj sobie zakończyłam moje 41 lub 53 rzędów. Kto z Was ile zrobił? Mam 30 oczek. I teraz pokażę Wam, będziemy przechodzić na mniejsze druty, żeby ściągacz był bardziej, żeby bardziej ściągał po prostu. I przechodzimy na druty 5 mm. I zanim przejdziemy do przerabiania ściągacza, proponuję zrobić sobie rząd
na prawo na tych już mniejszych drutach. Czyli pierwszy ściągamy i normalnie przerabiamy sobie cały rządek na prawo. Dobra. I jeden rządek na lewo też przerabiamy normalnie. Rządek na lewo już zrobiony, teraz jesteśmy na prawej stronie i będziemy formować ściągacz. Ja chciałam, żeby ten ściągacz był troszeczkę dłuższy. Zrobiłam go sobie około 9-10 cm. Na tych drutach 5 mm do tej włóczki to wyszło jakieś 12-13 rządków, nie licząc oczywiście tych dwóch wprowadzających. Ściągacz najprostszy na świecie. Będziemy przerabiać oczka na prawo i na lewo. Pierwszy tradycyjnie ściągamy. Drugie oczko robimy na prawo. I kolejne na lewo. Na prawo. Na lewo. Na prawo, na lewo. I tak naprzemiennie robimy do samego końca. I na rzędzie tylnym znowuż będziemy robić naprzemiennie. No pierwszy ściągamy tradycyjnie. I teraz mamy bez brzuszka, więc robimy na prawo. Na lewo. Na prawo. Ja przerobiłam sobie już wszystkie rzędy. Zakończyłam tak, aby być na prawej stronie i teraz pokażę Wam, jak elastycznie zamykać oczka w takim ściągaczu. To nie jest tak zupełnie elastyczna, tak bardzo elastyczna metoda, ale sprawdza się w ściągaczach przy takich sweterkach. Pierwsze ściągamy. I przerabiamy oczko tak, jak schodzi nam z drutu, czyli na prawo. I przyciągamy pierwsze oczko nad drugim. I możemy wyciągnąć trochę więcej włóczki. Dalej, teraz tutaj mam oczko na lewo, więc przerabiam je na lewo. I przeciągam pierwsze oczko na prawym drucie nad drugie oczko na prawym drucie. Teraz mamy oczko na prawo. Przerabiamy. I przyciągamy jedno nad drugim. Widzicie, to jest niełatwa sprawa. Można sobie przytrzymać palcem tak jak ja. I mam już ostatnie dwa oczka. Ostatnie mam na prawo, więc przerabiam na prawo. Przeciągam jeden nad drugim. Przechodzimy teraz do zszywania naszej robótki. I składam sobie te części. Tu mam część z dekoltem na prawej stronie. I plecy prawą stroną do prawej strony, czyli tak jakby lewymi stronami na zewnątrz. Będziemy sobie zszywać tutaj górę na ramionach. Składamy sobie to razem. Tak. Mam do tego cerówkę i tą samą nić, tą samą włóczkę, którą dzierkałam. I zaczynam. Wybieramy zupełnie sam różek, sam kraniec robótki jednej części i z drugiej części. Samą końcóweczkę, żeby nam się nie zaginało na okrągło. Przeciągamy łuczkę.
Teraz wbijamy się i zawsze wbijamy się tylko pod ten rząd zamykający. W każdym tak jakby oczku. I przedziewamy się przez środek pętelki. Trzeba właśnie uważać, żeby nam się tu nic nie poplątało. I mamy pierwszą pętelkę. I ponownie wbijamy się od góry, od górnej strony, pod kolejne oczko. Przekładamy sobie i przedziewamy. I tak zszyjcie do dziury, otworu na dekor. I tak wygląda zszyta ta pierwsza część w ten sposób. Z drugiej strony szef wygląda tak. I tutaj ładnie nic nie widać. Zaciągajcie dosyć ciasno, tak żeby nie wychodziły, nie było tutaj widocznych niteczek, ale nie za ciasno, żebyście sobie tego nie zmarszczyły. Żeby to nie było po prostu pomarszczone. I z drugiej strony zszywamy tak samo. I teraz tą główną część, którą mamy już zszytą, rozkładamy sobie w ten sposób. I na płasko, na prosto w tym miejscu będziemy sobie przyszywać rękaw. Możecie to zrobić albo na oko, albo liczyć sobie oczka, dodawać w połowie. Bo musimy sobie markerem zaznaczyć połowę. I moja propozycja jest taka, że jak sobie załóżmy, że tak sobie patrząc, można też zmierzyć całą długość, wtedy zmierzyć sobie rękaw, wybrać gdzieś mniej więcej połowę. Polecałabym chyba w sumie raczej zmierzyć i przypinamy sobie w ten sposób. Proponowałabym zszywać od znacznika w dół, zamknąć, wrócić i od znacznika w dół. I teraz przekładamy sobie całą robótkę znowuż lewymi stronami na zewnątrz. Tą część, która się nam zwęża, daje tak jakby od strony pleców. Będziemy ją zszywać dosłownie tą samą metodą, co górę i dół. Wybieram sobie gdzieś tutaj pierwsze oczko i z tej strony pierwsze. Wbijam się, potem sobie to zwiążę, zablokuję i znowu wbijam się tutaj od dołu w kolejne oczko. Zawijam i przeciągam. I od dołu jedno oczko i od dołu drugie oczko. I zszywamy w drugą stronę tak samo. Drugi rękaw przyszyjcie w ten sam sposób. I teraz, kiedy rękaw mamy już przyszyty, w dalszej części od brzegu do pachy łączę sobie markerami. Zszywam od pachy do brzegu, no i potem od pachy w górę. W taki sam sposób, jak Wam pokazywałam, zszywacie rękaw. Nie będę Wam już tego pokazywać po raz kolejny, tego szycia, to nie ma sensu. Tylko instruuję od pachy do brzegu i od pachy do ściągacza na rękawie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że był pomocny, że sweterki wyjdą Wam urocze i do zobaczenia w kolejnych tutorialach.